Mam dobrą i dobrą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że jutro zobaczę się w domu z żoną, a dobra wiadomość dla was, wreszcie pozbędziecie się mnie. Modliłem się i zastanawiałem, co wam przekazać, bo zostało nam mało czasu i zdecydowałem, że nie będę dzisiaj miał kazania. Nie, nie teraz, dzięki. Obawiam się, albo nie, przepraszam, zmieniłem koncepcję. Włączmy projektor, pokażę najpierw kilka zdjęć. Pozmieniam trochę, świetnie. Jestem mocno przekonany o tym, że jakąkolwiek wiedzę teoretyczną byśmy nie posiedli i cokolwiek byśmy nie praktykowali, nie będzie miało to żadnego znaczenia dla naszego zbawienia, dla naszych rodzin, przyjaciół, współpracowników, dopóki naprawdę nie będziemy świadomi Bożej obecności. Dopóki nie nasycimy się Bożą obecnością, nie zanurzymy się w niej głęboko, dopóki nie będziemy dosłownie żyć w realnej Bożej obecności. Ludzie nie mają szans na życie z Bogiem w niebie, dopóki nie nauczą się żyć z Nim tu, na ziemi. Wszyscy ludzie wiary, o których mowa w Biblii, chodzili z Bogiem. Nie spodziewajcie się od razu spektakularnych efektów. Dzieci w szkole nie rozpoczynają nauki od rachunków. Najpierw uczymy się dodawania. Nie nastawiajcie się na spektakularne osiągnięcia, ale szukajcie Jezusa. A On pomoże ci iść krok za krokiem. Ma On do nas nieskończoną cierpliwość, to my tracimy do siebie cierpliwość. Podam wam przykład, co to znaczy. Co to znaczy nieustannie szukać Jezusa? Nie mówię o podejmowaniu decyzji pod wpływem chwili, a potem przez 2 tygodnie nic się nie dzieje, emocje opadają i zarzucamy temat. Mówię o nieustannym szukaniu Jezusa jako o stylu życia. Gdy byłem mały, mogliście usłyszeć tą historię, bo lubię ją opowiadać. Miałem wtedy 6 lat, a moja żona 3. Odkąd zobaczyłem ją po raz pierwszy, zwróciłem na nią uwagę. Zapamiętajcie te słowa. Zwróciłem na nią uwagę. Nie żartuję. Naprawdę zacząłem jej się przyglądać. Widziałem ją, gdy przychodziła do kościoła z rodzicami i siostrą. Trzymały się za ręce. Jej siostra zawsze się uśmiechała. Moja żona była zawsze poważna. Wyznałem mojej siostrze, że podoba mi się ta poważna dziewczyna. Moja siostra potrząsnęła głową i spytała, w jaki sposób ją lubię. Odpowiedziałem, że się z nią ożenię. Ona miała 3 lata, a ja 6. Moja siostra potrząsnęła głową i powiedziała, że nie wiem, co to znaczy kochać. Że zmienił zdanie jeszcze 1000 razy. Że nawet nie będę jej pamiętał. A w dodatku jej tata jest architektem, a mama nauczycielką matematyki. A nasza ta jest zaledwie robotnikiem budowlanym. Poruszacie się na 2 różnych poziomach. Odpowiedziałem jej, że nie zna potęgi miłości. Siostra potrząsnęła głową. Zapomnij. Co chciałem, żebyście zapamiętali? Jakie zdanie? Zwróciłem na nią uwagę. Wiecie, jakie jest następne wyrażenie? Zacząłem ją obserwować. Gdy przyszła do kościoła, przyglądałem się jej. Cały czas ją obserwowałem, każdy jej ruch, jak chodzi, jak rozmawia, jak się zachowuje. Wiele się o niej nauczyłem. W 7 klasie śpiewałem w chórze, byłem tenorem, stojącym po prawej stronie. 2 lata później ona również dołączyła do chóru. Śpiewała altem, stojąc z przodu po lewej stronie. Pastor miał kazanie. Ludzie patrzyli na pastora, a ja patrzyłem na nią.
Tak jakbym miał sprężynę w szyi, skręcającą moją głowę w lewo. Nawet jak ją naprostować, wracała na swoją pozycję. Cały czas się w nią wpatrywałem. Mój przyjaciel zwrócił mi uwagę, żebym przestał się na nią gapić, bo to zbyt oczywiste. Ale dlaczego miałbym się przejmować? Co ludzie sobie pomyślą? Nie oni się z nią ożenią, tylko ja. Ale wszyscy już zaczynają gadać. I co z tego? Ludzie zawsze plotkują i plotkować będą. Niech sobie gadają. Mój tata mawiał, że psy szczekają, karawana jedzie dalej. Niech psy szczekają, ja będę szedł swoją drogą. Czujecie? Poszedłem z nią porozmawiać. Wyznałem, że ją lubię i chcę się z nią ożenić. Ona na to, że w ogóle jej nie znam. Odparłem, że znam ją i to jeszcze jak. Wiem o tobie wszystko. Wiedziałem, jakie lubi kolory, sukienki, co lubi jeść, wszystko. Nosiłem ze sobą chustkę Ralpha Laurena. W tamtym czasie ludzie nie używali takich jednorazowych chusteczek. Mieli prawdziwe chusteczki. Prało się je i używało ponownie. Miałem też perfumy Giorgio Armani. Popsikałem niby chusteczkę od Ralpha Laurena i trzymałem ją w kieszeni tylko dla niej. Nigdy jej nie użyłem. Dziewczyny są emocjonalne. Wystarczy poczekać. A moment, gdy będą płakać, pojawi się. Pewny sposób. Tak więc czekałem na odpowiednią chwilę. Pewnego dnia chciała iść ze znajomymi do parku, ale tata jej zabronił, bo ma odrabiać lekcje. Rozpłakała się. Byłem tam i wszystko widziałem. Podałem jej chusteczkę. Wzięła, wytarła oczy, powąchała i była zachwycona zapachem. W myślach zaśmiałem się, że to już dawno na nią czekało. Obserwowałem ją cały czas. Zacząłem o niej myśleć, jakby wyglądała nasza wspólna przyszłość. Zacząłem o niej marzyć. Gdy budziłem się rano, zaczynałem o niej myśleć. W pewnym momencie nawet jej wyznałem, że ją kocham. A ona na to, że wie, że ją obserwuję. Czy ty mnie śledzisz? Nie, tylko kocham cię bezmiernie. Możesz to nazywać śledzeniem. Ja nazywam ekstremalną miłością i tyle. I wtedy zaczęliśmy rozmawiać. Spytałem się jej, czego się uczy. Odpowiedziała, że oni się nie uczą. Mogę ci opowiedzieć, co czytam. Hrabiego Monte Cristo. A ja czytam Nauki z Góry Błogosławienia. Spytała, czy to nie nudne? Jej na to, że nie. I mogę opowiedzieć jej pewną historię. Opowiedziałem jej o doświadczeniu z mojego życia z Bogiem. Powiedziała, że nigdy czegoś takiego nie usłyszała. I że to jest interesujące. Opowiedziałem jej więc kolejną historię. Następnego dnia spotkaliśmy się i znów mówiłem jej o moich doświadczeniach. I tak przez kilka dni spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o historiach z Bogiem. Zaczęliśmy razem studiować Nauki z Góry Błogosławienia. Później Drogę do Chrystusa, Życie Jezusa i Przypowieści Chrystusa. Naszym zwyczajem stało się spotykanie i wspólne studiowanie. Potem zaczęła modlić się i dzielić swoimi doświadczeniami z Bogiem. Coraz bardziej zbliżaliśmy się do Boga i do siebie nawzajem. A po 3,5 roku pobraliśmy się, 32 lata temu. To był dopiero początek. Wciąż ją obserwowałem, a nasza miłość rozwijała się jeszcze bardziej. To nie było zauroczenie typu, ona wygląda jak Angelina Jolie. A za chwilę wzdycham do kogoś piękniejszego. To nie ten rodzaj miłości. To była miłość sercem, miłość charakteru, miłość we wzajemnych relacjach. Nawet gdy się zestarzeliśmy i narzekamy, a to na bóle w biodrze albo w karku, kocham ją całym sercem. Nie mogę bez niej funkcjonować, a wieczorem nie zasnę, dopóki nie porozmawiam z nią przez telefon. Bez niej słabojadam. Nie, wróć. No odwrót, to raczej ona. Bez niej źle sypiam. Nie mogę bez niej oddychać. Nie potrafię się sam ubrać. Jestem ułomny. Dzwonię do niej z pytaniem, jaką koszulę do jakiego krawata. A ona mi doradza, bo nie mam nawet wyczucia kolorów. Nie funkcjonujemy prawidłowo bez siebie, bo jesteśmy jednością, gdy jesteśmy razem. Zadam wam pytanie.
Mówimy, o jak kocham Jezusa. Naprawdę? Czy patrzycie na Jezusa w ten sposób? Zaczynacie już rozumieć, dokąd zmierzam, prawda? Czy wpatrujecie się w Jezusa w ten sposób? Czy marzycie o Jezusie? Nie mogę się doczekać, aby Go zobaczyć. Czy kierujecie wasze oczy na Jezusa od rana do wieczora, gdy idziecie do kościoła, gdy studiujecie, spacerujecie? Czy marzycie o życiu z Nim na wieki? Jeśli nie, wcale nie kochacie Jezusa, jedynie mówicie o tym. To jest powód, dlaczego nie mamy radości ani pokoju, gdy mierzymy się z trudnościami. Brak nam zaufania i mocy do zwycięstwa. Omija nas to, co istotne w chrześcijaństwie. I choć nazywamy się chrześcijaninami, nie mamy bliskiej relacji z Bogiem tej religii. Rozumiecie mnie? Bez tej zażyłej z Nim łączności nie ma zbawienia. Nie ma mocy, nie ma cudów, nie ma niczego. Nie ma pokoju, nie ma radości, nie ma nieba. Wszystko sprowadza się do posiadania bliskiej relacji i zażyłości. Gdy psalmista pisze, uciszcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem, ludzie przyjmują, że w Bożej obecności należy być cicho. Owszem, można tak przyjąć. Jak jest napisane w Biblii, że gdy przychodzisz do Boga w modlitwie, nie nadużywaj słów, nie stosuj głupiej gadaniny. W znaczeniu wielomówstwa. Znacie to? Głupia gadanina, czyli wielomówstwo. Ale tu nie o to chodzi. Gdy mowa o wyrażeniu uciszcie się, w hebrajskim użyto słowa rafa. Rafa nie oznacza być cicho, ale wyciszyć się, uspokoić, zrelaksować. Nie starajcie się rozwiązywać problemów, gdy przychodzicie przed Boże oblicze. Nie zamartwiajcie się, On zna wasze problemy. On jest Bogiem, wszystko ma pod kontrolą i wie o wszystkim za twoje problemy, zanim się pojawią. Jest napisane, że Bóg z daleka dostrzega nasze zamiary, ale po hebrajsku brzmi to inaczej. Bóg zna nasze zamiary, zanim przybiorą formę. Bóg zna twoje myśli, zanim pojawią się w twojej głowie. Gdy przychodzisz przed Boży Majestat, nie proś Go o rozwiązanie problemów, nie proś, że jeszcze to, jeszcze tamto. Wycisz się. On wie, ile masz włosów na głowie. O ile ktoś jeszcze ma. Policzył każdy włos na twojej głowie, zna wszystkie ptaki, cały wszechświat, zna wszystko. Znajdzie się na dnie morza, gdy płyniesz w łodzi podwodnej. On wie wszystko, nie próbuj go informować. Ellen White mówi, że nasze modlitwy nie mają na celu informowanie Boga. Zapominacie, że rozmawiacie z Bogiem. Wyciszcie się, uspokójcie, odprężcie. A potem jest napisane i poznajcie, że jestem Bogiem. Ale słowo poznać nie odnosi się do wiedzy. To jest słowo jada. Jada. Tak zwrócił się Bóg do Adama. Wejdź w intymną relację z żoną i rozmnażajcie się. Jada. Bóg zaprasza nas, byśmy się wyciszyli i rozluźnili. Nie przychodźcie przed Jego oblicze rozwiązywać problemy. Przyjdźcie do Niego, by nawiązać z Nim osobistą relację. Poznajcie Go, a On zajmie się waszymi problemami. Inaczej wasze modlitwy obciążone będą zmartwieniami i po modlitwie będziecie tak samo przygnębieni jak przed. Jeśli naprawdę chcecie coś osiągnąć, przyjdźcie do mnie, bo we mnie macie wszystko. Łącznie ze zbawieniem i zwycięstwem. Rozumiecie mnie? Wciąż zastanawiam się nad pewną kwestią. Co by było, gdyby w naszym kościele doświadczano głębokiej relacji z Bogiem, a zamiast szukać pomocy, rozwiązań i błogosławieństw, szukano by Jezusa. Jakie zaufanie byłoby naszym udziałem, jaki pokój, jakie zwycięstwo? Zmieniamy się poprzez patrzenie. Wpatrując się w chwałę Pana, jakby w zwierciadle, przeobrażamy się w chwałę. Mam w laptopie cytat Ellen White. Mówi, że zmieniamy się przez patrzenie, a nie przez ludzkie wysiłki. To takie proste. Jaka moc, jakie zwycięstwo byłoby udziałem naszego Kościoła? Wyobraźcie to sobie. Chciałbym wam teraz pokazać pewne zdjęcie. Dlatego prosiłem o projektor. Gdy byłem w Wisconsin, poszedłem z moimi dziećmi na narty. Uwielbiają zjeżdżać na nartach. Nie rozumiem tego. Ja za każdym razem się wywalam.
Mnie bardziej interesuje motor lub woda. Ale każdy lubi co innego, więc nie ma problemu. Pojechaliśmy do Góry Kaskadowej. Góra Kaskadowa to nie Colorado. Nie miejcie złudzeń. Zjazd na oślej łączce to jak czarny diament. Czarny diament jest w Colorado, nie w Wisconsin. Jest tam kilka stoków zjazdowych. Na zdjęciu zobaczycie, gdzie byłem z moimi dziećmi. Podłączone? Tak. Chwila. Policzy do 10. Jeśli nie działa, dalej liczyć. To jest Góra Kaskadowa, Wisconsin. W tym miejscu, chwileczkę, widzicie to miejsce tutaj, w prawym rogu? Widzicie? Tutaj ludzie uczą się zjeżdżać na nartach. Jedzie się tam bardzo powoli. To jest ośla łączka. Tam właśnie się udałem. Im bliżej środka góry, tym jest coraz bardziej stromo. W tym miejscu zjazd jest naprawdę trudny. Zaczynając od wierzchołka, skręca się w lewo i w prawo. Po drodze są drzewa, wyboje, wyskakuje się w górę i spada. Naprawdę jest niebezpiecznie. Moje dzieci zjeżdżały prosto z samego wierzchołka. A ja z boczku. Dzieci wołały do mnie, bojący dudek, no chodź. Nie. Nie chcę połamać nóg. No weź, chodź na drugi zjazd. Zgodziłem się pójść na trochę wyższy stok. Ale zacząłem od połowy. Później przekonali mnie, bym poszedł na ten najwyższy stok. Ale tak się bałem, że zacząłem od najniższego miejsca. Potem obserwowałem ich, jak zjeżdżają z wysoka. I wtedy zauważyłem, jak ktoś zjeżdża stokiem, tuż obok tego najtrudniejszego, oznaczonego czarnym diamentem. Troje ludzi szusowało tym zjazdem. Słuchajcie uważnie. Gdy czekałem na dzieciaki, słyszałem na własne uszy, gdy zjeżdżając w dół, ustawieni w rzędzie obok siebie, z czarnymi okrągłymi okularami, jeden z nich mówił, trochę na lewo, na prawo, na prawo, na lewo, prosto, na lewo, prosto, na prawo. Gdy zbliżali się do mnie, zauważyłem tabliczkę z napisem niewidomy. Zaśmiałem się jak z dobrego żartu. Gdy zjechali na dół, spytałem ich, co znaczy niewidomy. Jeden z nich odpowiedział, że jest niewidomy od urodzenia, że nie widzi nawet światła. Nie widzisz konturów? Niczego. Ani drzew? Niczego. Pomachałem mu ręką przed twarzą. Niczego nie widzę. Czuję ruch powietrza, ale nie widzę niczego. Spytałem go, co z nim jest nie tak? Co on tam na górze robił, gdy ja boję się nawet na oślej łączce? Odpowiedział, że widocznie nie mam takich przyjaciół, jakich on ma. To są instruktorzy narciarstwa. Dorastali razem, to jego najlepsi przyjaciele i ufa im nad życie. Spytali się go, czy zna ich na tyle dobrze, żeby im zaufać. Odpowiedział twierdząco. Chcesz iść na narty? Tak, to idziemy. Spytałem go, dlaczego się na to zdecydował. Odpowiedział wtedy, że jeśli znasz kogoś bardzo dobrze i ufasz tej osobie, możesz zrobić wszystko. Czujecie to? Znał ich wystarczająco, by im zaufać i powierzyć swoje życie. Przemyślcie to. Mamy spore problemy z zaufaniem. Nie ufamy innym, nie ufamy sobie. Możemy mówić, że słodko jest ufać Jezusowi, ale tego nie robimy. Bo za każdym razem, gdy zderzamy się z przeciwnościami, chwiejemy się. Życie, które nas otacza, to wrogi świat, kryzys ekonomiczny, błędna polityka, deficyt finansowy, problemy zdrowotne, skażona żywność, nietrwałe przyjaźnie. Wszystko jest fatalne, rozumiecie mnie? Ogarnia nas strach i niepokój. Większość chorób bierze się ze strachu, lęku i niepokoju. Czy chrześcijanie nie powinni odczuwać pokoju? Przecież wierzysz w prawdziwego Boga, który ma nad wszystkim pieczę i Cię kocha.
który powiedział: nigdy nie jesteś sam. Gdy idziesz przez ogień, będę z tobą. Gdy idziesz przez dolinę cienia śmierci, będę z tobą. Zauważcie, że nie mówi, gdy idziesz do, ale gdy idziesz przez. Chwyciliście sens? Możecie przez coś przechodzić, ale On was z tego wyciągnie. Nie zakończycie tam swojej podróży, ale was przez to przeprowadzi. On mówi, żebyś się nie martwił, gdy masz problemy, bo nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam. Pamiętam, jak prowadziłem biznes w Rumunii, kiedy musiałem przez 2,5 roku co tydzień jeździć do Bukaresztu. Podróż w południowo-zachodniej części kraju do południowo-wschodniej. Wyjeżdżałem w czwartek rano, a wracałem w piątek po południu. Musiałem tam jeździć po materiały do prowadzenia biznesu. Później byłem zbyt zmęczony jazdą samochodem, więc latałem samolotem, wracając tego samego dnia w czwartek. W tamtym czasie Rumunia była bardzo biednym krajem. Większość dróg była w opłakanym stanie, bo nikt ich nie naprawiał. Pełno dziur i wyboi. Gdy śnieg zasypał drogi, nikt ich nie odśnieżał. Po prostu nikt nie wyruszał w drogę. Ale ja musiałem jechać. Prowadziłem samochód w śniegu, w burzy śnieżnej. Pamiętam, jak raz spadł śnieg, potem stopniał, a w nocy zmarzło wszystko. Była szklanka, na którą ponownie spadł śnieg. Trudno było iść, tak było ślisko. A ja musiałem wracać samochodem do domu. Pamiętam, jak 18-kołowa przyczepa straciła przyczepność i przekoziołkowała nad samochodem. Wszyscy w samochodzie zginęli. Pewnego razu, jak w Ameryce podróżowałem z Wisconsin do Tennessee, spadła taka ulewa, że widoczność była zerowa i samochody stawały. Nastąpiło istne oberwanie chmury, woda zalewała ziemię. Zmierzając do Tennessee, jechaliśmy w śniegu. Potem w zamieci śnieżnej, a jeszcze później w ulewie. Mój przyjaciel Ralph spytał się moich małych wtedy dzieci, czy nie boją się jechać w taką pogodę? Moje dzieci odparły, że nie. Że nie one jadą, ale tata. Ale nie boicie się? Co teraz zrobicie? Opowiedziały, że się pomodlą. W tej burzy? Nie, burza jest na zewnątrz. My jesteśmy w samochodzie. Ale naprawdę się nie boicie? No cóż, nasz tata już wiózł nas w śniegu, w deszczu, w burzy. Gdy on prowadzi, możemy spokojnie grać. Jesteście ze mną? Czy nie powinniśmy mówić tak o Bogu? On ma nad wszystkim pieczę, przeprowadza nas bezpiecznie, jest z nami we wszystkim. Rozumiecie mnie? On jest za kierownicą, możemy uciec w drzemkę. Mamy spore problemy z zaufaniem, a dlatego, że nie znamy Boga. Przypominacie sobie Louise Stitt? Znacie jej historię? Louisa Stitt. Przybyła do Ameryki około 200 lat temu. Żartuję. Nie mogła znaleźć pracy, a jej mąż dostał robotę w Cincinnati, Ohio. Byli biedni, ale pracowali przez 2 lata bardzo ciężko. To byli ubodzy imigranci, przybyli z Europy pod koniec XIX wieku. Nie mieli nic. Po 2 latach w końcu mogli udać się na wakacje na całe 3 dni. Na weekend. Pojechali na Long Island w stanie New York. Gdy znaleźli się na plaży, jej mąż zauważył tonące dziecko walczące z falami. Skoczył do wody ratować dziecko, ale uderzyła go kolejna fala. Oboje utonęli. Jej mąż i dziecko, które próbował uratować. Wróciła do domu bez męża, z 3-letnią córką. Została sama w obcym kraju, nie znając języka i bez mieszkania. 2 tygodnie później została eksmitowana, bo nie miała pracy. Pracę miał jej mąż, ale zginął, więc nie miała czym opłacić czynszu. Znalazła się w Nowym Jorku z 3-letnią córką. Była zima. Nie miała ciepłych ubrań ani mieszkania. Co byście zrobili? W swojej książce napisała, że nie mogła pozwolić sobie
na skupienie się na problemach, gdy ma tak cudownego Boga, który umarł za nią, nie może dopuścić do zamartwiania się problemami. Raczej zwróci swoje oczy na Jezusa, bo On ma moc wybawić, wyposażyć i pomóc. Gdy On jest ze mną, nie mam się czego lękać. Czy to nie piękne? Udała się do parku centralnego w Nowym Jorku i położyła się spać na ławce razem z dzieckiem, ogrzewając je ciałem. Zostały bez jedzenia. Cały czas modliła się. A teraz słuchajcie uważnie, bo to powaliło mnie na kolana. Nie prosiła ani razu o pomoc. Modliła się modlitwą uwielbiającą. Mówiła: Panie, nic w tej chwili nie mam. Ale Biblia mówi o ludziach takich jak Hiob, którzy stracili wszystko, a mimo to wielbili Cię. Błogosławił Cię Mojżesz, Józef, Daniel. I ja będę Cię błogosławiła, jak długo będę żyć. Nie musisz mi błogosławić, bym wychwalała Twoje imię. Ufam Ci i wielbię Cię bez względu na wszystko. Przez cokolwiek przechodzę, Ty o tym wiesz. I jeśli dopuszczasz to, będę Cię za to wychwalać. Radujcie się, zawsze się radujcie. Pamiętacie ten tekst z Filipian? Jak tam jest napisane? Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. No więc jak? I tam, w parku centralnym, na ławce, bez jedzenia, bez odzienia, bez mieszkania, na mrozie, Louisa Steed napisała pieśń o jak słodko ufam Jezusowi. Nie napisała tej pieśni po tym, jak dostała pracę, ale wtedy, gdy nie miała pojęcia, co się z nią jutro stanie. Nie napisała tej pieśni, gdy przyszło rozwiązanie, ale wtedy, gdy nie było żadnej nadziei, żadnego wyjścia, niczego. Zaczęła śpiewać tę pieśń. Wyznała, że gdy skupi się na Bogu i błogosławi Go, zapomina o problemach. Śpiewała więc o jak słodko ufać Jezusowi. Biedna, zmarznięta, bez pracy, bez domu. Co byście zrobili na jej miejscu? I gdy tak śpiewała, przystanął pewien nieprawdopodobnie bogaty człowiek, znana postać z historii Ameryki. Sławne nazwisko, jeden z trzech najbogatszych ludzi w tamtych czasach. Zauważył ją, gdy śpiewała i podsumował, że musi jej się dobrze powodzić, skoro tak pięknie śpiewa. Uśmiechnęła się i odpowiedziała, że nie śpiewa dlatego, że wszystko jest w porządku, ale dlatego, że zna Jezusa. Spytał, co ma na myśli. Cóż, nie śpiewam, bo posiadam. Są ludzie, którzy wiele mają, ale nie śpiewają, bo zżera ich stres. Śpiewam, bo ufam. Czyż to nie cudowne? Nie śpiewam, bo mam, ale śpiewam, bo ufam. Spytał ją o jej historię. Odpowiedziała, że nie ma za wiele do opowiedzenia. To czym się zajmujesz? Cóż, mój mąż zmarł. Szukałam pracy, ale nie znalazłam. Więc tu siedzę. Gdzie mieszkasz? Nie mam mieszkania. To gdzie śpisz? Na tej ławce. I ty śpiewasz? Tak, bo to kwestia czasu, gdy mój Jezus zacznie działać. I cieszę się już na samą myśl, że się mną zajmie. Powiedział, że da jej posadę i zatrudnił ją w administracji. Wywiązywała się tak doskonale ze swoich obowiązków, że pochwalił ją, iż pracuje, jakby czuła bojaźń Bożą. Powiedział, że może jej ufać, bez względu na to, czy ktoś na nią patrzy, czy nie. Wciąż daje z siebie wszystko. Ona na to, że chciałaby wyjaśnić, że nie pracuje dla Niego, pracuje dla Jezusa. Wszystko, co robię, robię tak, jakby to było dla Boga. Rozumiecie? Po jakimś czasie zaczął ją awansować na coraz wyższe stanowiska, aż w końcu zarządzała całym jego biznesem. Wszystkim. Zaangażowana była w każdą sprawę związaną z biznesem kolejowym w Ameryce. On posiadał nazwisko, ale to ona prowadziła biznes. Powiedział, że ufa jej bardziej niż samemu sobie. Oświadczył to wyraźnie, że ufa jej bardziej niż sobie. A gdy miała wszystko, pieniądze, dom, stwierdziła, że to nie w porządku. Nie może wieść takiego życia, gdy Jezus żył inaczej. Jezus wkrótce przyjdzie, ten dom spłonie. Nie jestem tu po to, by żyć takim życiem. Sprzedała swój dom, wzięła urlop, poleciała do Afryki, zbudowała kościoły.
przytułki i szkoły dla dzieci. Gdy wydała wszystko, wróciła do Ameryki. Pracowała 6 miesięcy, znów wzięła miesięczny urlop. Poleciała do Afryki, pracowała tam, potem znów wróciła. I tak przez całe życie. Powiedziała, że Bóg nie powołał jej, by żyła dla siebie, ale dla innych. Spytano się jej, czy nie jest zmęczona. Ona na to, nie rozumiecie tego, bo nie znacie Jezusa. To mnie nie męczy, ale przynosi odpoczynek. Większym błogosławieństwem jest dawanie niż otrzymywanie. Gdy coś otrzymuję, czuję się niepewnie. Gdy daję, jestem w niebo wzięta. Gdy patrzę w oczy tych dzieci bez butów, czyni mnie to szczęśliwą. Kochani, co się stało z naszym chrześcijaństwem? Żyjemy w pokrętnym świecie, który wpływa na nas tak, że stajemy się ślepi. Nie odróżniamy prawdy od fałszu, pokoju w sercu od strachu, zaufania od zwątpienia. Potrzebny jest nam powrót do głębokiej relacji z Bogiem, która rozjaśnia umysł, daje cel w życiu, wyznacza kierunek, przywraca radość i daje moc. Takiej właśnie Bożej obecności w nas potrzebujemy. Dzięki Bożej obecności w nas będziemy zachowani. Właściwie to jest lepsze niż jakakolwiek ewangelizacja. Zobaczycie, jak wtedy ludzie będą napływać do waszych kościołów. Rozumiecie to? Przestańcie zajmować się sprawami, które nie dają zbawienia. Szatan chce, byśmy byli przez nie zniewoleni. Nie mówię, byście rzucili pracę. Pracujcie, ale niech Boża obecność będzie dla was priorytetem. Szukajcie Pana całym waszym sercem. Inny tekst. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Pamiętacie ten wers? Szukajcie Boga, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Nie wiem jak wy, ale nie chciałbym w kółko się powtarzać, bo to nie jest nabożeństwo, a ja nie głoszę kazania. Ale przyszła mi do głowy pewna myśl. Gdybyśmy posłuchali samych siebie podczas modlitwy, zrozumielibyśmy, że naprawdę nie szukamy łączności, a gdy raz nam się uda, zaraz się poddajemy. A jutro znów prosimy o błogosławieństwo i pomoc. Pamiętacie z historii anegdotę z Billy Brownem? W internecie jest dostępna. Billy Brown ze Springfield w Illinois pojechał do Waszyngtonu, by zobaczyć się z prezydentem Abraham Lincolnem. Kojarzycie już teraz? Billy Brown wszedł do Białego Domu i poprosił o wizytę u prezydenta. Spytano się go, czy jest umówiony. Nie był. Kazali mu wyjść. Nigdzie nie pójdę, aż go nie zobaczę. Masz umówione spotkanie? Nie. Czekał 3 dni, zapowiadając, że nie wyjdzie, że mogą go zabić, ale nie ruszy się stąd. Powiedzcie mu, że przybył Billy Brown. W końcu powiedzieli prezydentowi, że Billy Brown czeka i nie odejdzie. Billy Brown, niech wejdzie. Wpuścili go. Hej, Billy, czego potrzebujesz? Myślisz, że jak jesteś prezydentem, to każdy czegoś chce? No cóż, nikt do tej pory nie przyszedł do mnie bez jakiejś prośby. Billy na to. Dorastaliśmy na tej samej ulicy, chodziliśmy razem do szkoły. Bawiliśmy się razem i spędziliśmy wspólnie czas. Gdy twój ojciec miał problemy zdrowotne, modliliśmy się razem. Gdy moja matka zmarła, też się modliliśmy. Jesteśmy przyjaciółmi, kumplami. Nie przyjechałem, żeby prosić. Przyjechałem, bo tęskniłem. Przyjechałem, bo chciałem cię zobaczyć. I nie masz żadnej prośby? Nie. Nawet gdybym czegoś potrzebował, dlaczego miałbym cię o to prosić? Gdy czegoś potrzebowaliśmy, modliliśmy się o to. Lincoln przyznał mu rację. Billy, poprawiłeś mi humor. Dlaczego przychodzimy do Boga i ciągle Go o coś prosimy? Czy na tym polega relacja? Nie mówię, że prośby są złe, ale kiedy zaczniemy szukać Jego zamiast błogosławieństw, kiedy powiemy Bogu, że nie przychodzimy po błogosławieństwo, ale po prostu dla Jego obecności. Chcę, byście pomyśleli o czymś. Wyłączę już to zdjęcie. Nie będzie mi potrzebne w wykładzie. Chcę zwrócić wam na coś uwagę. Przytoczę pewną historię, bo ludzie lepiej przyswajają treści z przykładów niż z samych kazań. Słyszeliście o Jennifer Rothschild? Znacie historię z jej życia?
Czytaliście jej książki, wywiady w internecie? Nie? Gdy Jennifer Lopez miała 16-17 lat, zachorowała na chorobę zwaną zwrodnieniem barwnikowym siatkówki. Choroba ta w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Jennifer wyszła za mąż, urodziła dziecko, później zaczęła tracić pole widzenia, a 2-3 lata później przestała widzieć w ogóle. Jej mąż był zawodowym oficerem wojskowym. Gdy straciła wzrok, nie wiedziała, co ze sobą począć. Stwierdziła, że jej życie się skończyło. Jej mąż zaprzeczył. Nie, kochanie, przez cokolwiek będziesz przechodziła, nigdy nie jesteś sama. Jesteśmy w tym razem, bo jesteśmy małżeństwem i staliśmy się jednością. Ona na to, że jest ślepa, mąż odpowiedział, że skoro są jednym ciałem, jego oczy powinny być wystarczające. Ale nie potrafię funkcjonować. Potrafisz, tylko musisz mi zaufać. Nauczę cię. I zaczął ją uczyć. Wstań z łóżka, zrób 5 kroków. No licz, 1, 2, 3, 4, 5. Podejdź do drzwi, otwórz je. Obróć się w lewo, 2 kroki, to jest łazienka. Jeśli obrócisz się w prawo, 2 kroki, będziesz miała kuchnię. Jeśli pójdziesz w tą stronę, tam jest garderoba, rozumiecie mnie? Ale nasz dom znam doskonale. To przećwiczmy, zamknij oczy. No dobra, wróć, przecież i tak nie widzi. Poćwiczmy, przejdź się trochę. Przemieszczała się po wszystkich pomieszczeniach, poszło dobrze. I tak mijał dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. W końcu mąż powiedział, że nie może siedzieć w domu, musi wrócić do pracy, by opłacić rachunki. Wcale mnie nie kochasz, nie zależy ci na mnie, pewnie mnie opuścisz. Jestem ślepa, nie radzę sobie z niczym, nie zostawiaj mnie samej. Mąż na to, że nie jest sama i że wróci. Idę przygotować miejsce, ale wrócę. Chwytacie to? Wrócę. Nie, skąd mam wiedzieć, że ci na mnie zależy? Opuścisz mnie i znajdziesz sobie inną dziewczynę. Nie, kochanie, kocham cię nad życie. Wyszedł do pracy, a potem wrócił i tak codziennie. Po 3 miesiącach przyznała, że teraz już wie, że jej nie zostawi, tylko źle się czuje z tym, że jest niewidoma i sama. Mąż na to, przestań tak myśleć, nigdy nie jesteś sama, tylko tego nie widzisz. Czujecie to? Pewnego dnia spytał jej, wiesz dlaczego masz depresję? Słuchajcie uważnie, kochani, bo chcę wam coś przekazać. Wiesz dlaczego masz depresję? Bo jestem ślepa. Nie. Wszyscy mają problemy. Tyle, że różne. Twój problem wcale nie jest największy. Niektórzy tracą życie, dzieci, nie masz największego problemu. Pojedź do Iranu, do Syrii, zobaczysz, jakie tam są problemy. Każdy ma problemy. Powodem twojej depresji nie są twoje problemy, ale brak zajęcia. Musisz zająć się pracą dla innych. Przestaniesz spędzać czas rozmyślając o sobie. Twój czas wypełni się służbą dla innych. Jesteście ze mną? Jak mogę to zrobić, gdy jestem ślepa? Można to. Każdy może służyć. Chcę, byś wróciła do pracy, poszła do kościoła i się zaangażowała. Nie potrafię. Od jutra zaczniemy to razem. Następnego dnia. 5 kroków do drzwi, otwórz drzwi, 2 kroki do windy, wejdź do windy. 2 przycisk od dołu, naciśnij. 5 kroków od windy są schody. 5 schodków, zejdź na dół. 3 kroki i masz drzwi wyjściowe z budynku. 15 kroków i dojdziesz do parkingu. Tam jest chodnik, a przy nim przystanek autobusowy. Poczekaj tam na autobus, poproś ludzi, by pomogli ci wsiąść do właściwego. Jak wejdziesz do autobusu, zacznij odliczać 5 przystanków. Tam jest twoja praca. Wysiadasz z autobusu, 4 kroki chodnikiem, 16 kroków i jest parking. 5 schodków na górę, 3 kroki i drzwi wyjściowe. Rozumiecie? Winda i tak dalej. Jest godzina 15. Jennifer była gościem podczas audycji w radio. O 15 mąż na nią czeka, by ją zabrać. Schody, kroki, winda. Wracają do domu. Następnego dnia to samo, kolejnego też. Nie potrafię, bo jestem niewidoma. Potrafisz, bo nigdy nie jesteś sama. Ja pójdę z tobą.
Po 2 tygodniach mówi do niej: kochanie, wracam do pracy, bo rachunki trzeba opłacić, więc jutro idziesz sama. Nie, nie, nie kochasz mnie, rzucasz mnie, zapomnisz o mnie. Jutro idziesz sama. Następnego dnia poszła na przystanek, liczyła kroki, tak jak zwykle, i dotarła do pracy. O 16 wróciła do domu i tak przez kolejne dni. W czwartek wsiadła do autobusu i zaczepił ją kierowca. Proszę pani, jest pani najbardziej kochaną kobietą, jaką kiedykolwiek widziałem. Nie spotkałem nikogo, kto miałby takie szczęście jak pani. Ona na to: czy pan oszalał? Nie widzi pan, że jestem niewidoma i sama? To się tylko tak pani wydaje. Każdego dnia, gdy pani przychodziła, towarzyszył pani oficer wojskowy, idąc za panią 2 kroki z tyłu. Trzymał ramiona rozpostarte w ten sposób i liczył kroki razem z panią, pilnując panią podczas drogi, chcąc być pewnym, że pani da radę wejść na schody. Czujecie to? Gdy weszła pani do budynku, wsiadał do samochodu i jechał do pracy. O 15:30 pojawił się przed budynkiem, czekając na panią. Gdy pani wychodziła, szedł z tyłu za panią. Szedł do pracy pół godziny później i wychodził pół godziny wcześniej. Wszystko po to, by iść za panią. Jego wzrok skupiony był na pani, pilnował pani. I za każdym razem, gdy wchodziła pani do autobusu, on biegł do samochodu. Salutował pani i posyłał guziaka. Napisała o tym książce: wtedy zdałam sobie sprawę, jak byłam ślepa. Nigdy nie byłam sama. Kochani, dlaczego myślimy, że jesteśmy sami? Skoro Bóg dał nam Jezusa, czyżby nie miał się o nas zatroszczyć? Nie musicie widzieć, czuć i rozumieć, by wierzyć. To nie jest wiara, to nauka. Wiara jest wtedy, gdy podejmujesz decyzję o zaufaniu, choć nie widzisz. Musicie nieustannie kierować swój wzrok na Niego i nie pozwolić, by wasz umysł zmienił kierunek. Gdy Piotr odwrócił wzrok od Jezusa, zaczął tonąć. Gdy podniósł oczy na Jezusa, został uratowany. Nie możecie sobie pozwolić na odwrócenie wzroku od Jezusa. Dzięki Niemu otrzymujecie pokój i zwycięstwo. W ten sposób pokonacie grzech. Nie pamiętam w tej chwili, w jakiej książce, chyba w jednym z tomów świadectw, napisano, że jedynym sposobem, by pokonać grzech, jest nieustanne patrzenie się na Jezusa i trwanie w ustawicznej z Nim społeczności. Tylko tak pokonacie grzech i otrzymacie pokój i moc oraz mądrość, by wiedzieć, jak działać i co mówić. W ten sposób będziecie zachowani. Jeśli szukacie zwycięstwa, nie osiągniecie tego przez ludzkie wysiłki, ale przez zbudowaną relację. Przemienieni jesteśmy przez spoglądanie na Niego. Jasne to? Jeśli to zrozumiemy, otrzymamy wszystko. Jeśli to odpuścimy, nie ma znaczenia, co zrobimy. Przegapimy wszystko. Przepraszam, że nie dokończyłem seminarium o modlitwie, ani nie wygłosiłem kazania, choć mam 4 dyspozycje kazań w torbie. Ale jestem przekonany, że jako ludzie bardzo potrzebujemy takiego przesłania. Pomyślcie o pieśni, którą śpiewamy. Gdy ma dusza pełna obaw, będę ufał Ci, będę ufał Ci. Powinniśmy to wyżywać, nie tylko o tym śpiewać. On nawet dba o wróble i wiem, że czuwa nade mną. Dlaczego mam? Pamiętacie? Śpiewamy o tym pieśni, ale jakoś nie idzie nam z wyżywaniem tego. Jego oczy skierowane są na Ciebie bez przerwy. Niech Twoje oczy patrzą na Niego nieustannie. Gdy zapomnisz, odwrócisz na chwilę wzrok, skieruj ponownie swoje oczy na Niego. Chrystus w Was, nadzieja chwały. Nie wiem, która jest godzina, ale myślę, że dotarło do Was przesłanie. Nie muszę tego kontynuować. Jestem przekonany, że
A tak przy okazji, Jezus powiedział, że w domu Ojca jest wiele mieszkań, że idzie przygotować wam miejsce. Mój tata zwykł mi radzić, że za każdym razem, gdy toczę bój, mam myśleć o Ewangelii Jana 14, o tym tekście. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Idę przygotować wam miejsce. Gdy pójdę i przygotuję, przyjdę znowu. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Pamiętacie? Trochę opowiem o moim tacie. Gdy byłem dzieckiem, istniały w naszej rodzinie dwa rodzaje wakacji w roku. Wakacje, gdy rodzice zabierali dzieci ze sobą, a drugie bez dzieci. Zostawiali nas z dziadkami i jechali gdzieś sami. Złościłem się, że to nie fair. Nie, kochanie, musisz być fair i dla nas. Potrzebujemy czasu dla siebie. Nie, nie, nie możecie sami jechać. Musimy być z wami cały czas. Cóż, zostaniecie z dziadkami. Spytałem, dokąd jadą? Na wakacje. Kto z nami zostanie? Dziadkowie. Kiedy wrócicie? Wkrótce. I co będzie, gdy wrócicie? Znowu będziemy razem. Ciągle zadawałem pytania. Jezus też odpowiadał, gdy uczniowie pytali, gdzie idzie. Nie wiemy, dokąd idziesz. Znacie mnie, więc wiecie, że jestem drogą i światłem. Dokąd idziesz? Przygotować wam miejsce. Kto będzie z nami? Ześlę wam pocieszyciela. Nie będziecie sami. Jasne to? Co tam robisz? Przygotuję miejsce dla ciebie. Jestem grzesznikiem, na nic nie zasługuję. Skąd mam wiedzieć, że o mnie nie zapomnisz? Na pewno wrócę po ciebie. Powrócę już wkrótce. Moja nagroda dla ciebie czeka. Nic się nie martw. Rozumiecie? Co my tam będziemy robić? Będziemy żyć wiecznie i płaczu już nie będzie. Bóg ma dla nas wszystkie potrzebne odpowiedzi. Nie wystarczy tylko czytać o tym, aby przetrwać. Jasne to? Podam przykład z żydowskich zwyczajów. Budowali oni domy w okręgu. Biedni ludzie mieli jeden pokój, w którym żyli wszyscy. Klasa średnia miała pokój dla rodziców i osobny dla dzieci. Ci, którym dobrze się powodziło, mieli pokój dla rodziców, pokój dla dzieci i na górze pokój dla gości. Gdy dzieci zakładały własną rodzinę, budowały kolejny oddzielny dom obok domu rodziców. W ten sposób dziadkowie mogli opiekować się wnukami, a dzieci mogły opiekować się coraz starszymi rodzicami. I tak budowane były kolejne domy, aż do zamknięcia okręgu. Wówczas dzieci mogły bawić się w środku. Tak właśnie kiedyś budowano. Gdy się pobierali, mąż wracał do domu i budował dla żony kolejny dom w okręgu. A gdy już go wybudował, mówił do żony, że idzie przygotować dla nich miejsce i wtedy wróci. Żona wiedziała, że jeśli ją kocha, zbuduje dla nich dom. Pójdzie do domu rodzinnego, przygotuje dla nich miejsce. Potem wróci, zabierze ją i będą mieszkali razem. Jezus mówi do ludzi znających te zwyczaje. Nie jesteście sami, będzie z wami pocieszyciel. Odnosił się do opieki dziadków według ich zwyczajów. Idę przygotować wam miejsce, ale przyjdę ponownie i obiecuję wam, będziemy razem na wieki. Czy nie powinniśmy się na tym skupić? Dobrze, nie wiem, która jest godzina, ale skończmy na dzisiaj, bo inaczej zacznę opowiadać kolejne historie i się rozgadam i będziemy głodni i tak dalej. Zakończmy na dzisiaj. Myślę o jakiejś pieśni, ale żadna teraz nie przychodzi mi do głowy. Znacie pieśń? Tyś jest schronieniem mym? Napełniasz serce me wonnością swych pieśni. Gdy strach ogarnia duszę mą, będę ufał Ci. Będę ufać Ci. Będę ufać Ci. W mej słabości wyznam, moją mocą i siłą jest Bóg. Będę ufał Ci. Będę ufać Ci. Czy to nie wspaniałe? Gdy ogarnia mnie strach, wyznam, że będę Ci ufał. Niech słaby powie, jestem silny mocą Boga. Będę Ci ufał. Będę Ci ufał. Pomódlmy się. Chciałbym, żebyście podjęli decyzję. Nie będziecie martwić się, jak sobie dacie radę, że nie zasłużycie lub jak się tam dostaniecie. Ale waszym wyborem będzie codzienne szukanie Boga ponad wszystko inne, ponad życie.
i zaufacie, że zajmie się wszystkim innym, sprawami fizycznymi, emocjonalnymi, duchowymi, wszystkimi. Podejmijcie decyzję, a nigdy nie będziecie żałować. Módlmy się. Ojcze w niebie, tak słodko jest ufać Jezusowi. Przychodzimy przed Twoją obecność i korzymy się, że nie ufamy Tobie wystarczająco. A nie ufamy Ci, Panie, bo nie znamy Cię wystarczająco. A nie znamy Cię, bo nie spędzamy z Tobą dużo czasu. Proszę, pomóż nam spędzać czas na modlitwie i studiowaniu Słowa. Niech podstawą naszej modlitwy nie będą nasze prośby, ale pragnienie szukania Twojej obecności bardziej niż wody, niż pożywienia. Niech studiowanie Słowa nie będzie naszym obowiązkiem, ale pragnieniem poznania Ciebie dogłębnie. Proszę, pomóż nam mieć głęboką, nieustanną relację z Tobą. Pomóż nam, by nasza wędrówka z Tobą sprawiła, że inni zaczną dostrzegać obecność Jezusa w nas, zarówno w naszych rodzinach, jak i w kościołach. Ojcze, nie poradzimy sobie sami, ale obiecałeś, że jeśli będziemy szukać Cię całym naszym sercem, znajdziemy Cię. Pomóż nam, bo chcemy Cię odnaleźć. Modlimy się w cudownym imieniu Jezusa i dzięki Jego zasługom. Dziękujemy za Twoją odpowiedź. Amen.